sobotnie południe 30 października Wiktoria przed własną publicznością mierzyła się z Kotwicą Kórnik. Podopieczny Michała Giecza przed startem spotkania 14 kolejki groziła siódma porażka z rzędu. Tak więc miejscowi byli niezwykle zmotywowani, by przerwać fatalną passę. W spotkanie lepiej weszli goście, którzy od początku starali się zdobyć bramkę. Już w 10 minucie doszło do sporej kontrowersji, kiedy to w polu karnym padł zawodnik Kotwicy, ale mimo protestów gwizdek sędziego milczał na szczęście dla Ostrzeszowian. Nie był to koniec ataków przyjezdnych, którzy w tym fragmencie meczu byli drużyną lepszą, a obrońcy Wiktorii musieli mocno się natrudzić, by utrzymywać korzystny wynik. Na prawdziwą odpowiedź gospodarzy trzeba było czekać do 39 minuty, ale Robert Skrobacz nie trafił czysto w piłkę, przez co posłał ją daleko obok bramki. Wiktoria próbowała grać śmielej i tworzyć sobie kolejne okazje, jednak do przerwy żadna z drużyn nie miała stuprocentowej szansy na zdobycie bramki. Początek drugiej połowy to znów ataki przyjezdnych. W 52 minucie Damiana Grądowego uratował słupek. Kotwica nie zamierzała się poddać i ponownie zagroziła bramce już chwilę później. W odpowiedzi Maciej Mikulski spróbował strzału z dystansu, ale przyleciał on wysoko nad poprzeczką. W 66 minucie Marek Szymanowski został powalony w polu karnym przez bramkarza gości, a sędzia podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Michał Mazurek i bez problemu wykorzystał sytuację. I mamy prowadzenie dla zespołu Wiktorii Ostrzeszów. Z rzutu karnego bramkę strzelił Michał Mazurek. 1-0. Tym sposobem Wiktoria wyszła na niespodziewane prowadzenie. Kilka minut później golkiper drużyny spod Poznania zrehabilitował się za utratę bramki i w kapitalny sposób poradził sobie ze strzałem Roberta Skrobacza. Od tego momentu Kotwica ruszyła do zdecydowanych ataków, ale Grądowy był na posterunku. W 87 minucie nie miał on jednak szans na zatrzymanie strzału z rzutu wolnego, którym popisał się Patryk Bordych i tuż przed końcem podstawowego czasu gry mieliśmy remis. Wynik spotkania pozostał ten sam i drużyny podzieliły się punktami. No na pewno dzisiaj jest spory niedosyt, bo mecz ogólnie był brzydki do oglądania, ale mieliśmy do 88 minuty 1-0 i tak naprawdę, no nie wiem, no przecież to już nie chcę, bo mówię, ja przygotowuję zespół, ale nie, no nieodpowiedzialność nasza, no przecież no nie można w takich sytuacjach zostać skontrowanym. No mamy piłkę na uderzeniu, raz, drugi, trzeci nie strzelamy, idzie kontra. Ostrzegałem też chłopaków, bo ten tutaj Bordych chłopak, no naprawdę ma ułożoną tą prawą nogę, no i 88 minuta strzela nam z wolnego, bo mówię, kończę, która tak naprawdę nie miała prawa mieć miejsca i no nie wiem, no naprawdę chłopacy, no trzeba ich pochwalić, bo postarali się, walczyli do samego końca i zostawili serducho, ci, którzy schodzili, to się słaniali na nogach, no niestety, no znowu nie zdobywamy 3 punktów. Przyjechaliśmy do Ostrzeszowa po 3 punkty, niestety nie udało się zrealizować celu, wyjeżdżamy z jednym punktem, niestety naszą bolączką są sytuacje niewykorzystane i z perspektywy meczu byliśmy dużo lepszą, ale w takich okolicznościach, że strzelamy bramkę na 5 minut przed końcem, to jakoś tam jesteśmy w miarę zadowoleni z tego punktu. Motywacja jest to mecz oczywiście, bo chcemy przerwać tą pasę tych porażek, dzisiaj było no, bardzo blisko, no ale niestety jakoś nie wiem, dekoncentracja, znowu w końcówce mamy, można powiedzieć, sytuację, z której możemy oddać strzał. Robią z tego kontrę, przerywamy ją na 16 meczu. Kórnik, oczywiście dobry zespół, no ale myślę, że no szkoda tego zwycięstwa jednak, bo może by to jakoś nas odbiło od tego dna. Wiktoria w najbliższą sobotę uda się na najdalszy wyjazd w tej rundzie. Przeciwnikiem zespołu będzie Warta Międzychód, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 13:00.